Słuchaj, czy ty przypadkiem nie nazywasz się Rina? Ty i Jojo. Stanowicie taką przeuroczą parę. Mogłem się domyślić. Ja od dłuższego czasu staję na głowie, by odebrać mu całą radość z życia, a on jak na złość nie może przestać się uśmiechać. Nie. Naprawdę to zrobiło. Właśnie to jest Dio. Nigdy nie brak mu odwagi. Gość zawsze bierze to, co jego. Cóż za diabelska zuchwałość. Powiedz mi, czy całowałaś się już z Jojo? Chyba uznam to za nie. Myślała, że twój pierwszy pocałunek skradnie Jojo, ale to byłem ja. Na przymuszczynie. Fakt, że ją pocałowałem, jest wystarczający. Zamordowałem ich związek, zanim zdążył zakitnąć. Odebrałem Jojo komfort przyjaźni i miłości. Co jest? Zobacz, Dio. Ona postradała zmysły czy jak? Myje ustaw kałuży. Przecież to obrzydliwe. Chyba odebrało jej rozum. Przecież niedaleko jest strumak. Ty niewdzięczna suko. Śmiesz sugerować, że mój pocałunek trzeba zmyć w kałuży. Dio, opanuj się. Ona nigdy nie będzie tego warta. Starczy tego. Idziemy. Hej, cześć Erina. Co? Rina, czekaj. Dlaczego uciekłaś? Powiedziałem coś nie tak. Ha. Patrzcie na niego. Koleżka nie wie, dlaczego mu nawiała. Może mu powiemy. Wypadałoby, żeby wiedział, co napadło jego ukochaną Erinkę. Może, ale ja nie zniosę widoku płaczącego lorda Jojo. Dio, to jego sprawka. Dio, coś ty zrobił. Dio, coś ty zrobił mojej Erinie. Dio. Jonathan, jeśli wiesz, co dla ciebie dobre, to radzę ci zwracać się do mnie grzeczniejszym tonem. Skończmy to tu i teraz. Już nigdy nie pozwolę ci splugawić honoru niewinnej damy. To ze mną chcesz walczyć. Smutna ci, bo Erina wolała całować się ze mną, a teraz chcesz wymierzyć zemstę, wymierzając ciosy. Mam rację. Jesteś przewidywalny jak pory roku. Wiesz o tym. Miarka się przebrała. Może i masz rację, ale to tobie się oberwie. Mówisz, że chcesz powtórzyć nasz bokserski sparring. Z miłą chęcią. Nie pokonam go. Ale jak teraz przegram, resztę życia będę żył w jego cieniu. A przede wszystkim muszę zwrócić honor Erinie. Ona mnie potrzebuje. Będę o nią walczyć. Pora zakończyć te dziecinnie graszki. Jak nakopię mu w jego własnym domu, to będzie wiedział, gdzie jego miejsce. Wyraźnie zobaczy, że świat leży u moich stóp. To właśnie ja będę panem. Teraz i na zawsze.